Tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, związkowcy z MZZP Zjednoczeni zablokowali drogę dojazdową do kopalni elektrowni. Domagają się poprawy sytuacji finansowej pracowników w spółkach Elbest i Elbest Security oraz równego traktowania załogi. Związkowcy i pracownicy spółek blokowali przejście dla pieszych przy zjeździe na Słok przez 2 godziny. Dzisiejsza akcja jest pierwszą z 3 zapowiadanych przez związkowców. Blokady przejścia dla pieszych w godzinach od 6 do 8 przeprowadzone zostaną również w czwartek i piątek. Albo tak, nie, 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 nie